Ale dzisiaj razem chcemy otworzyć Słowo Boże i z Księgi Daniela, 10 rozdział, szczególnie 14 wiersz, drugą część tego 14 wiersza pragnę odczytać. Bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych, dni końca. No a nie muszę przekonywać, że właśnie w tym czasie końca żyjemy, że ten czas końca coraz bardziej i to bardziej się przybliża. Jest powiedziane, że to, co zapisane jest w 10 rozdziale i wielu innych jeszcze rozdziałach, jest obrazem czasów końca. Ja tak nieraz czytając Biblię uświadamiam sobie, że przede wszystkim w Piśmie Świętym wspomniane są, szeroko opisane są te rzeczy, które przede wszystkim będą działy się w czasie końca. Jest to taka ilustracja tych wydarzeń, w których my obecnie wchodzimy. Ale nie sposób o wszystkich mówić, tylko jeden fragment pragnę wybrać. I tak czytamy na temat Henocha, którego zabrał Bóg. Jest on obrazem tych, których będą zabrani, gdy Chrystus przyjdzie. Że czytamy, że też i pewne negatywne rzeczy, które się działy, Sodoma i Gomora, następnie świat przedpotopowy, jest obrazem tylko rzeczy, które globalnie będą działy się w ogóle w czasie końca. Zburzenie Jerozolimy jest obrazem czasów końca. I tak moglibyśmy te przykłady, wiele tych przykładów wspominać, które są obrazem czasów końca. Ale również jest napisane, że 10 rozdział objawienia i temu towarzyszące też są obrazem wydarzeń. Dlatego te rzeczy są tak szczegółowo, czy bardziej szczegółowo opisane, bo one jeszcze raz się w przyszłości powtórzą. Dlatego pragnę czytać z tej księgi, a szczególnie z 10 rozdziału, no, pewne wypowiedzi. Oto czytamy. Otwieramy to, co miało miejsce w przeszłości, a co jest napisane, że to się jeszcze raz w czasie końca powtórzy. Jest to tylko obraz tych wydarzeń. Czytamy 10 rozdział od wiersza 1 po 4. A 3 roku Cyrusa króla perskiego objawiło się słowo Danielowi zwane Baltazarem. To słowo jest prawdziwe, a treścią jego jest wielki ucisk. I zważ na słowo, w widzeniu dane mu było zrozumienie. W owym to czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez 3 tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust, nie namaszczałem się olejkiem, aż minęły 3 tygodnie. A 24 dnia 1 miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest Tygrysu. Tam podniosłem oczy i spojrzałem i dalsza historia jest opisana. A więc jest wspomniany, przepraszam, ja nie chciałbym tutaj za dużo różnych dat wymieniać dzisiaj, no bo jest dzień sobotni, a młodzież to już prawie wakacje ma, no to tym bardziej oczywiście trochę odłożyć te rzeczy, które obarczają naszą pamięć. Że było to w 3 roku panowania Cyrusa, króla perskiego, i Danielowi objawiło się pewne widzenie. I przede wszystkim Daniel był ten tak przejęty, że przez 3 tygodnie opuścił Babilon, gdzie pełnił ważne funkcje, przeniósł się na Tygrys do miejscowości bardziej czasowej i tam pościł. Nie jadł potraw,
ani mięsa, ani wina nie brałem do ust, namaszczałem się olejkiem. I ciekawe przez 3 tygodnie, i ciekawe 24 dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki. 24 dnia pierwszego miesiąca. Co to za miesiąc? Pierwszy miesiąc to miesiąc Nisan. I w 20 dniach tego miesiąca wszyscy Żydzi obchodzili święto Paschy, to znaczy święto wyjścia z niewoli egipskiej, na pamiątkę. No, daty są podane, ale ja tylko chcę podkreślić, że to było w pierwszym roku, w pierwszym miesiącu i w 20 dniach. Żydzi wyszli wtedy triumfalnie z 14 na 15 z niewoli egipskiej, no i podążali. I na pamiątkę tego wyjścia zawsze w tym czasie obchodzili święto Paschy. To była pamiątka wyjścia z niewoli. A tymczasem, gdy czytamy 10 rozdział i jeszcze inne rozdziały, wiemy o tym, że naród izraelski był jeszcze w niewoli jakiej? Babilońskiej. Niektórzy już wyszli, ale w większości ten naród był w niewoli. I tego nie mógł Daniel przeżyć. I nawet jakby powiedział takie słowa, to jak ja mogę obchodzić pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej, kiedy my w dalszym ciągu jesteśmy gdzie? W niewoli babilońskiej. Że to wyjście triumfalne wszystkich Izraelczyków, no niestety przedłuża się. I dlatego poszedł na rzekę Tygrys i przez 3 dni się modlił. Nie jadł mięsa, bo 14 Nisan na pamiątkę wyjścia i obrony, no spożywali jakiego baranka? No paschalnego. Nie będę jadł paschalnego baranka. Zawsze pili wino, takie wytłaczane z gron czerwonych, które były symbolem krwi. Nie będę tego pił. Nie będę namaszczał się olejkiem w czasie tym, no, gorącym, jakie jest, był w tym rejonie. I modlił się. Dlaczego się modlił? No bo jak ja mogłem obchodzić pamiątkę wyjścia, skoro my w dalszym ciągu, większość narodu, jeszcze izraelskiego, ludu Bożego w Starym Testamencie jest, no, w niewoli. Gdy czytamy inne fragmenty Biblii, to czytamy, że w pierwszym roku król Cyrus wydał dekret, że naród izraelski może wyjść z niewoli. Ale niestety nie wyszli. Czytamy, że Cyrus wydał dekret, że mają wyjść, że mogą wyjść. Wiecie, to było coś dziwnego. Dlatego czytamy, że z jednej strony Babilon upadł, ale co z tego, gdy że na miejsce Babilonu przyszło inne mocarstwo, jeszcze bardziej krwawe, jeszcze bardziej. Jak czytamy Księgę Daniela, to tam czytamy, że o tym państwie drugim medoperskim, symbolizowanym przez niedźwiedzia, Babilon przez lwa, było powiedziane: najedz się pod dostatkiem mięsa. To znaczy co? Jeżeli Babilon zagarniał pewne narody, to świadczyło, to ty jeszcze więcej możesz zagarniać. I zagarniał. I rzeczywiście Medopersja zagarniała. Babilon to był tam nad rzeką Eufrat, Tygrys, a Grecja już sięgała do Europy, sięgała. Coraz to nowe mocarstwo. Więc Babilon upadł,
i mogli wyjść, ale przyszło jeszcze gorsze mocarstwo. Więc jak mieli wyjść? Gdy czytamy księgę Ezdrasza, to tam ciekawe myśli są zapisane. Pierwszy rozdział księgi Ezdrasza, to jest strona 510. Ja może nie będę tych wszystkich wierszy z pierwszego rozdziału, od pierwszego wiersza do czwartego czytał, ale niektóre. Przede wszystkim jest powiedziane, że ten pierwszy władca Medo-Persji, jak się nazywał? Cyrus. No i on wydał dekret, że mogą wyjść. No ktoś powie, no bo to taki łagodny król był, no i on wydał. Nic podobnego. Gdy jesteśmy zapoznani z historią, gdy studiujemy historię Medo-Persji, a szczególnie pierwszego władcy Cyrusa, to widzimy, to był bardzo okrutny. Bardzo okrutny władca. Ja powiem tylko taką króciutką informację, że w końcu prowadził walki w Azji Środkowej, zginął w czasie tych walk, a tam była królowa. I królowa, jako dowód tego, kim był Cyrus, gdy zginął, to kazała mu odciąć głowę, wzięła worek z krwią i wrzuciła do worka z krwią słowami: napij się pod dostatkiem krwi. Skoro ty jesteś tak krwiożerczy byłeś, stale prowadziłeś wojnę, mordowałeś ludzi, to teraz pod dostatkiem napij się krwi. On był ulubiony, bo jego ulubioną rzeczą to było wojny, mordowanie ludzi. Wiecie, to tak czasem mi przypominam to, co robią myśliwi. Mają upodobanie w strzelaniu, mordowaniu zwierząt. Chociaż czasem tego nie potrzebują, po prostu mają takie zainteresowanie. Czytałem tam pewne przepisy, że jak potem mordują, jak na wozie te zwierzęta zastrzelone niepotrzebnie, tylko dla samej przyjęcia przywileju czy chęci mordowania, że jeszcze głową odwracają w kierunku lasu, jakoby takie ostatnie pożegnanie tych zwierząt już zabitych, zamordowanych. Czy to jest okrutne wszystko? I takim okrutnym władcą, takim myśliwym, który mordował ludzi, zagarniał inne państwa, był Cyrus. Ale ciekawą rzeczą jest, że ten okrutny Cyrus, taki myśliwy, polował na ludzi, na inne państwa. Czytamy, że wydał dekret, że jeden naród może wyjść. Jak to jest możliwe? Ja nie będę tych wszystkich rzeczy czytał, ale wiemy, że on wydał w pierwszym roku panowania decyzję, że mogą przedstawiciele narodu, ludu Bożego wyjść. Ale która to była decyzja? Czyja to była decyzja? To, że on był taki łagodny? Nie. Czytajmy z pierwszego wiersza, że w pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniły słowa wypowiedziane przez usta Jeremiasza, że 70 lat będą gdzie? W niewoli. W tym pierwszym roku ta niewola, ta 70 lat się kończyło i czytamy, że dekret był wydany. Ale czyja to była decyzja? Nie Cyrusa. Oto czytamy w środkowej części. Pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, aby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Że to nie była decyzja króla, to nie była decyzja jakiegoś łagodnego mocarstwa medoperskiego, tylko co? Pan pobudził ducha Cyrusa, że Pan wydał tą decyzję. Pobudził, że Cyrus wydał tą decyzję. Drugi wiersz jest też bardzo ciekawy. Jaka to była decyzja? Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, abym, Pan Bóg niebios, On też rozkazał, abym zbudował Mu świątynię w Jerozolimie, które jest w Judei. Co czytamy? Że Pan dał, Pan mi rozkazał.
nie tylko wypuścić ten naród, ale rozkazał, abym tam się udał i w Jerozolimie odbudował co? Świątynię. Ale kto to uczynił? Nie Cyrus. Cyrus to wykonał, ale kto decyzję podejmował? Kto siły dał do tego, żeby to się stało? Pan dał. No i dalej jeszcze czytamy w trzecim. Gdy więc pośród was należy, znaczy ktoś należy do jego ludu, no jest powiedziane, niech idzie i druga część tego wiersza, niech buduje świątynię Bogu Izraelskiemu, to jest bowiem ten Bóg, który jest w Jerozolimie. Po pierwsze wydał dekret, po drugie następnie rozkazał, aby świątynię zbudować, no i aby ten naród wyszedł i rozpoczął to budować. Ale czytamy, kto to uczynił. Kto pobudził Cyrusa do tego? Pan pobudził Cyrusa. To nie jego charakter, jakiś tolerancyjny, dobry. To Pan zadecydował. To Pan zadecydował, że 70 lat będą w niewoli, a gdy się skończy, będzie taka decyzja wydana. Pan to uczynił. No i następnie w czwartym wierszu czytamy, że jeżeli tam ktoś jest, aby, czytamy, wesprzeć mieszkańców tych miejscowości srebrem, złotem, mieniem i bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jerozolimie. Wiecie, to jest wspaniałe. Ile razy ja to czytam. Czytamy, że wtedy, kiedy się wszystko wydawało, że to nie będzie możliwe, aby to spełnić. 70 lat minęło, ale nie ma szans, aby to się spełniło. No bo okrutna Medopersja zajęła miejsce okrutnego, bardziej okrutne państwo medoperskie. Że okrutny Cyrus, który miał przywilej w polowaniu, w mordowaniu ludzi królestw, że Pan go pobudził. Kiedy ten czas przyszedł, aby wydał dekret, aby rozkazać, aby odbudowali świątynię, następnie, aby wyposażyć tych, którzy wychodzą do budowy, to Pan. Czyli możemy krótko powiedzieć, kto wydał decyzję? Czy Pan dotrzymał słowa? Tak, Pan dotrzymuje słowa. I powiedział, 70 lat w niewoli. A jak 70 lat minęło, to Pan spowodował, że Cyrus wydaje dekret, że mogą wrócić, że mogą, Pan mi powiedział, abym odbudował świątynię, to Pan mi polecił, aby wyposażyć świątynię, a nawet zaapelował do wszystkich innych ludów, aby zebrali majątek na odbudowę świątyni. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, czyja to była decyzja? Niełagodnej Medopersji, niełagodnego Cyrusa. Ale Pan polecił mi, aby to uczynić. Czyli Pan dotrzymuje słowa. Jak Pan powiedział, że po 70 latach wyjdą, no to rzeczywiście spowodował, że taki dekret wyszedł. Jeżeli Pan powiedział, że ja idę przygotować miejsce, ale powrócę, to Pan dotrzymuje tego miejsca, tego słowa. Jaki był efekt tego narodu izraelskiego? W drugim rozdziale, w 64 i 65 wierszu czytamy, że ile wyszło? 2360 osób, że razem wyszło 42360 osób, nie licząc niewolników, których była też pewna grupa, czyli tak w zaokrągleniu możemy powiedzieć 50 tysięcy Izraelczyków wyszło, kiedy Pan polecił, aby taką decyzję podjął. 50 tysięcy, a było ich o wiele więcej.
Niektórzy już liczą, że milion, niektórzy już 2 miliony Izraelczyków było w Babilonie. Nieważne ile. Ważne jest jedno, że to była mała cząstka. I popatrzcie. Z jednej strony Bóg powiedział, że po 70 latach wyjdą. I Pan dotrzymał słowa. Nawet okrutnemu Cyrusowi powiedział, że ma taki dekret wydać. I on musiał wydać. Nawet wyposażenie dał. A jaka była odpowiedź ludu Bożego? Że tylko część wyszła. Część wyszła. Około 50 tysięcy tylko wyszło. A inni co uczynili? Pozostali w Babilonie. Bo wtedy i w Babilonie już było dobrze. Jakbyśmy naszym językiem dzisiaj powiedzieli, domy pobudowali, kredyty pospłacali, pożyczki pospłacali. Tam w Babilonie były wielkie uczelnie, wielkie instytucje, gdzie mogli kształcić dzieci. A jak przyszło wyjść z Babilonu i udać się do Jerozolimy, to w jakim stanie była Jerozolima i świątynia? Świątynia zburzona, mury zburzone, miasto zburzone, porośnięte cierniem, ostami i wieloma innymi rzeczami. I powiedzieli, dokąd mamy iść? Do tej zburzonej Jerozolimy? I dlatego tylko 50 wyszło. Dla nich ważniejsze były sprawy jakie? Dla nich ważniejsze były sprawy materialne, z których korzystali już wtedy w Babilonie. Drodzy bracia i siostry, to jest lekcja dla nas. My też mamy być gotowi do wyjścia, oczekiwać na powrót Chrystusa. To znaczy, my mamy się i uczyć, i mamy pracować i tak dalej, gdzieś musimy mieszkać. Ale mamy tych rzeczy nie stawiać na pierwszym miejscu. Ale na pierwsze miejsce ma być co? Przygotowanie się na powrót Jezusa Chrystusa. I to jest ta wielka prawda. I gdy to Daniel zrozumiał, że w pierwszym roku Cyrus już wydał dekret, to to, co czytamy w Księdze Daniela w 10 rozdziale, to był już 3 rok panowania Cyrusa. 3 roku króla Cyrusa. I w dalszym ciągu, mimo że Pan dotrzymał słowa, oni nie wykorzystali tego, co Pan im polecił. Jaka była reakcja Daniela na to? Przeżywał. Dlaczego ludzie nie wyszli? Dlaczego nie udali się do Jerozolimy? Dlaczego nie odbudowali świątyni? Dlaczego nie przygotowali świątyni tego wszystkiego, kiedy przyjdzie Mesjasz, tak jak w lekcji szkoły sobotniej studiowaliśmy? Dlaczego? I co Daniel zrobił? Czytamy, zostawił to wszystko. Nawet jakbyśmy mogli powiedzieć w formie takiego protestu, powiedział, nie będę obchodził pamiątki wyjścia z Egiptu, skoro my w dalszym ciągu jesteśmy w niewoli. Nie będę, wszystkie warunki Bóg spełnił, a naród w dalszym ciągu pozostaje w niewoli. To jest tak, jak my dzisiaj żyjemy w czasie, w którym ostatnie wydarzenia zaczynają się dziać. Nie ma czasu dzisiaj ich wspominać, może przy jakiejś innej okazji. A my bardziej może jesteśmy zainteresowani sprawami jakimi? Ziemskimi, doczesnymi rzeczami. A nie rzeczy najważniejsze są postawione na pierwszym miejscu. I Daniel postanowił modlić się. Powstaje pytanie, czy prowadzimy życie modlitwy? Gdy widzimy to wszystko, co się dzieje w świecie, nie ma dzisiaj czasu, to, a zresztą znamy to, co się dzieje w świecie, wszystko wymieniać i tak dalej, te wszystkie zbrodnie, te wszystkie straszne rzeczy, które dzieją się w świecie. Gdy to wszystko widzimy,
a nie jesteśmy przede wszystkim zainteresowani tym przyjściem Jezusa Chrystusa, powrotem Jezusa Chrystusa. Czym się Biblia kończy? Jakimi słowami? Słowami Chrystusa. To jest 22 rozdział, tam ostatnie wiersze 22 rozdziału i w ogóle przy okazji całej Biblii, tam z nieba słyszany jest głos. Zaiste przyjdę rychło. A z ziemi jaki głos z Kościoła Bożego, ze zboru Bożego, jaki głos się powinien rozlegać? Tam jest zapisane. Przyjdź, Panie Jezus. Niezwykle. Te wszystkie zbrodnie, jakie się dzieją, te wszystkie straszne przestępstwa, jak się dzieją i tak dalej. Widzisz to wszystko. Przyjdź, Panie Jezusie. Ja dzisiaj rano, jak rozmawiałem z bratem Michałem Sędzikiem, to wiecie, o czym mnie informował. Ten zmarł, ten zmarł, brat mi zmarł, jeszcze to. A ja wracam szybko do Podkowy Leśnej i siadam pociąg, jadę do Pszczyny na pogrzeb, no, który przeżywa rodzina pewna, której ileś tam lat temu no, udawałem uroczystość zaślubin i tak dalej. Nie mówiąc o wielu innych rzeczach. Co się dzisiaj dzieje na tym świecie? Czy rzeczywiście, jak głos nieba mówi, przyjdę rychło, aby to zakończyć? Czy z naszej strony nie powinien rozlegać się głos? Przyjdź, Panie Jezusie Chrystusie. Nie tylko powinien się rozlegać, ale powinniśmy być gotowi na przywitanie Króla Chwały, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czytamy, że Daniel, gdy to sobie uświadamiał, to czytamy, poszedł się modlić. Czy my się modlimy? Przyjdź, Panie Jezusie. Czy może na pierwszym miejscu stawiamy sprawy doczesne, tak jak w tamtym czasie lud Boży. I jest powiedziane, że to jest obrazem czasów końca. Czyli podobne wydarzenia się będą działy. Że Pan dotrzyma słowa. A może lud, ten, który ma oczekiwać na wypełnienia, nie jest zainteresowany budowaniem królestwa. Modlił się. Jaka była odpowiedź? Jaka jest odpowiedź na modlitwę? Czytamy w 10, w 9, w 5 i w następnych wierszach, że gdy podniosłem oczy, to zobaczyłem, spojrzałem, nie był to mąż, oto był to mąż ubrany w szatę lnianą, biodra miał przepasane pasem ze złota, ufas i dalszy ciągu. Gdy to porównamy z opisem Jezusa Chrystusa w Księgi Objawienia, to jest to obraz Jezusa Chrystusa. Proszę bracia, nie jest to wspaniałe, że jako wynik modlitw, jako odpowiedź na modlitwy osobiście zjawia się kto? Jezus Chrystus. Tak jak w pewnej pieśni śpiewamy, że wielka jest moc w czym? W modlitwie. Tak nieraz dziwię się, może w Krakowie jest pod tym względem inaczej. Chwała Panu, jeżeli jest inaczej. Że spotkania modlitewne, że zbór się spotyka. I modli się, i woła, przyjdź Panie Jezusie, widzisz to, co w tym świecie się dzieje. Jest to bardzo ważne, że rozwiązanie problemów świata, to jest rozwiązać te wszystkie problemy może tylko Jezus. W tym roku prowadzimy, jest to rok służby zdrowia. I dobrze. Ale czy rozwiążemy wszystkie problemy zdrowotne dzisiaj? Mamy to czynić. Ale kto rozwiąże te wszystkie problemy prozdrowotne? Tylko przyjście Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus chodził i czynił dobrze. I uzdrawiał. I my to mamy czynić. Ale musimy pamiętać, że nie rozwiążemy problemu świata.
Ostatnio byłem też w jednym zborze, w którym zbór powiedział, w tym tygodniu rozdaliśmy 50 zup dla głodnych. No chwała Panu. A w świecie ile głodnych jest? 2 miliony, 2 miliardy. My nie rozwiążemy tych problemów, ale te wszystkie problemy, które mamy rozwiązywać, ostatecznie jedynie je rozwiąże kto? Jezus Chrystus. I dlatego Chrystus mówi, ja przyjdę i rozwiążę te problemy. A z naszej strony ma rozlegać się głos, przyjdź Panie Jezusie. Dalsze słowa są też bardzo ciekawe. Chrystus wysyła tam następnie jednego z aniołów i oto czytamy, że było powiedziane do Daniela: nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć, ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane. Oto ja przychodzę z powodu twoich słów. Najpierw Chrystus się zjawia, a potem wysyła anioła. Jako wynik modlitwy ja przyszedłem do ciebie, przyszedłem na ten świat. Ale dlaczego z opóźnieniem? Bo jest opisane, że najpierw musiałem walczyć z księciem anielskim Królestwa Perskiego. To są te duchy anielskie, demoniczne. Ja musiałem walczyć z nimi. A jak ich pokonałem, to dalej jest powiedziane, że musiałem walczyć z duchami demonicznymi. To w następnych rozdziałach, w następnych wierszach nie chcę za dużo czytać. Możemy sobie to raz jeszcze w domach odczytać. Królestwo Perskie. Królestwo greckie, jakiś anioł tego królestwa, który sprzeciwiał się woli Bożej. Gdyby tak nam nasze oczy były otworzone, to dzisiaj ile byłoby jest aniołów koło władców tego świata, którzy czynią wszystko, aby jeszcze hamować, aby jeszcze jakiś konflikt nuklearny, czy nie wiadomo jaki, nie wybuchł. Którzy jeszcze hamują, aby jeszcze była chwila od wytchnienia, aby jeszcze była chwila wolności, aby dzieło Boże mogło być z mocą kontynuowane. To samo poselstwo przy użyciu najnowszych sposobów działania. No i czytamy, że anioł mówi, nie bój się, 19 wiersz. Mężu miły, pokój ci, bądź mężny, a gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekły, niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś. Ale jaki tego wynikiem czego to było? Że Daniel poszedł przez 3 tygodnie się modlić. Daniel powiedział, ja nawet nie będę obchodził pamiątki Paschy, bo jak obchodzić pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej, kiedy my jesteśmy, większość narodu jeszcze dalej jest w niewoli babilońskiej. Nie będę tego obchodził. I się modlił. Jako wynik modlitwy zjawia się sam Chrystus. A potem posyła anioła. A ja mówię, z takim opóźnieniem przychodzę, bo musiałem walczyć z siłami nieczystymi, diabelskimi, musiałem walczyć, które sprzeciwiają się woli Bożej. Jeszcze raz mogę podkreślić, gdyby tak nasze oczy były otwarte, to byśmy widzieli, ile aniołów dzisiaj w ten wielki bój jest zaangażowanych, którzy hamują to, co jest przygotowane, aby działo się w świecie. Tak jak w Księdze Objawienia w 7 rozdziale jest opisane, że są jeszcze wstrzymywane wiatry, aby nie wiały, aż słudzy Boga będą popieczętowani. To wszystko z nami. Czytajmy to często. Poznawajmy to często. I czytamy później, że nawet aniołowie nie byli w stanie tym siłom się przeciwstawić. I w 21 wierszu, który na wstępie był czytany. Doprawdy oznajmię ci, co jest zapisane w Księdze Prawdy,
i nie ma ani jednego, który by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim. Oprócz Michała, waszego księcia nie jest. Jak mi przyszło walczyć z tymi wszelkimi demonicznymi siłami, które opanowały wtedy tą część świata, dzisiaj opanowały cały świat. Ja nie byłem w stanie, jako anioł mówię, aby się temu wszystkiemu przeciwstawić. I kto mi przyszedł z pomocą? Michał Książę. Mikael, tak jak to w oryginale jest podkreślone, to znaczy ktoś jak Bóg. Że Michał jako istota boska przybył, aby mnie wesprzeć. I ostatnia część tego wiersza mówi wspaniałe rzeczy. I nie ma nikogo, który by mężnie stał po mojej stronie, przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. To są jedne z najpiękniejszych słów, które są zapisane, które są w Biblii, że Michał Książę, ktoś jak Bóg, Jezus Chrystus, jest nazwany jak waszym księciem. Jakby ten przedstawiciel nieba chciał powiedzieć, ten książę Michał, Jezus Chrystus, też wasz książę. To on stał się człowiekiem. To on stał się człowiekiem i przyszedł, jak w szkole sobotniej dzisiaj studiowaliśmy. To on przyszedł, aby dokonać zbawienia. To on poszedł do ogrodu Getsemane i tam podjął decyzję. Cokolwiek będzie, ja nie pogodzę się z tym i będę wierny aż do końca. I poszedł na krzyż Golgoty i umarł i zmartwychwstał. I poszedł do przybytków niebieskich. Po co poszedł do przybytków niebieskich? Aby odpoczywać po walce? Po te 3,5-letnim okresie tutaj na ziemi? A szczególnie po tym ostatnim tygodniu, tak zwanym pasyjnym męki pańskiej, żeby odpoczywać w niebie? Nie. Czytamy, że on jest obecnie naszym arcykapłanem, dalej pracuje nad zbawieniem. Tak jak w Ewangelii Jana, w 1:4 jest powiedziane, dziateczki nie grzeszcie, ale gdyby kto zgrzeszył, to co? To mamy orędownika. On dalej służy w świątyni niebiańskiej, w tym boskim konfesjonale. On tam dalej służy, na podstawie ofiary Golgoty, przebacza grzechy. A gdy zakończy tą służbę, gdy Ewangelia będzie ogłoszona, ta sama wieczna Ewangelia, przy najnowszych środkach komunikacyjnych, internet i wszystkie inne, cały świat się dowie. Tak. Wiecie, ja tak nieraz myślę o tym, to jeszcze te ostatnie myśli chcę podkreślić, no, że dzisiaj domy są pozamykane. Bardzo, że młodzież idzie do parku i tam można z ludźmi się spotykać. A spróbujcie do domu dotrzeć. Na 2-3 spusty pozamykam. A niech będą mi na 10. Przez internet i tak tam do tego domu dotrzemy sposób. A jak ci ludzie są zainteresowani, modlimy się o to i Duch Święty ich pobudzi, żeby byli zainteresowani, to jak wynik? Oni sami będą chodzić i szukać. Gdzie jest Bóg? Mamy mnóstwo przykładów. Ja mógłbym jeszcze przytaczać, ale nie chcę już dzisiaj tego przytaczać. W jaki sposób ci ludzie, do których domów dotrzemy, zapoznani z Ewangelią, następnie szukają takich ludzi, którzy tak wierzą, to jest wspaniałe. I dlatego anioł z nieba, co powiedział? To jest wasz książę. Tak by chciał powiedzieć, on zawsze, gdy sprawy ziemi, to on zawsze stoi na baczność i gotowy interweniować. Gdy sprawy ziemi poszły w złym kierunku, grzech, konsekwencje grzechu, śmierć, jeden wielki padł, płaczu. Cały świat staje się jednym wielkim cmentarzem. Powiedział, nie, ja przyjdę, umrę. I spowoduję, że ta ziemia oczywiście stanie się z powrotem rajem Eden.
że ta paszcza ziemi, która w czasie uroczystości pogrzebowych często jest otwarta, aby pochłonąć tych ludzi, przyjdzie czas, kiedy te miejsca staną się miejscami największego triumfu. A jutro będę stał na grobie, na cmentarzu Pszczynie. I powiem, to miejsce napawa na skutki, ale to miejsce stanie się jakim miejscem? Największego triumfu. Tam będzie słychać okrzyk. Jaki okrzyk? Śmierci, tak jak jest zapisane w Biblii. Śmierci, gdzie jest twój bodziec? Grobie, gdzie jest twoje zwycięstwo? Gdy te groby będą się otwierać i nasi bliscy, ja tak patrzę i już i tu niektórych, których znałem 50 lat temu, już nie widzę tam miejsca. Ale przyjdzie czas, kiedy będą wychodzić z grobu przyrodziani w nieśmiertelność. I dlatego jest powiedziane, że ten wielki książę Michał to jest wasz książę. To jest wasz książę. On stał się człowiekiem. I ten sen człowieczym na zawsze pozostanie, kiedy uzewnętrznił swoją boskość, ale również nie odłoży człowieczeństwa. I dlatego często czytajmy te słowa z Księgi Daniela, a szczególnie te słowa. Oznajmiam wam, ten wielki Bóg, ten wielki Stwórca, ten wielki Zbawca, też wasz książę. To jest wspaniałe. Bracia, nie jest to wspaniałe, co niebo mówi o Jezusie Chrystusie? Że jakby On się nami tak nie tak bardzo interesuje. On się przede wszystkim wami tutaj nami. On nie wytrzyma bez nas. Ale przyjdzie dzień, kiedy powróci na tę ziemię, przyjdzie dzień, jako król królów, aby ziemia mogła odbudować raj Eden i to, co było na początku. Niech imię Jezusa Chrystusa będzie uwielbiane i abyśmy stale pamiętali, że to jest nasz Ksiądz, nasz Zbawiciel, nasz Bóg przede wszystkim, że Bóg tak umiłował świat, że dał go jako naszego księcia. Niech imię Jezusa będzie uwielbione, myślmy o tym, bądźmy gotowi na Jego powtórne przyjście. Ja wierzę, że to jest naszym życzeniem i naszą modlitwą. Amen.